Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy teraz wędrówkę po najważniejszej części mszy świętej, kanonie rzymskim, modlitwie eucharystycznej, która podprowadza nas już bezpośrednio ku najważniejszemu momentowi, jakim jest konsekracja, uobecnienie ofiary Chrystusa na ołtarzu naszej świątyni. Kapłan wznosi ręce do Boga, prosząc najmiłościwszego Ojca, aby raczył przyjąć i pobłogosławić dary złożone na ołtarzu, które są składane za cały Kościół katolicki. Uwaga, tu jest ważne dla nas stwierdzenie. Słowo katolicki. Często słyszymy, że używa się określenia katolicki dla odróżnienia od protestantów, że jest to pojęcie, które pojawiło się w XVI wieku. Nic bardziej błędnego. Słowo katolicki towarzyszy Kościołowi przynajmniej od przełomu I i II wieku. Pierwszy używa tego sformułowania Catholicae Ecclesia, święty Ignacy z Antiochii, biskup tego miasta i następca faktycznie świętego Piotra na stolicy antiocheńskiej. Mówi, pomijając tam już wszystkie inne kwestie, że tam, gdzie jest cały Chrystus, tam Kościół jest katolicki. Kanon to reguła, norma, coś, co się nie zmienia. Może być ubogacone, tak jak był kanon ubogacany, nowymi modlitwami dodawanymi, ale ostatecznie formowanie kanonu zakończyło się faktycznie, definitywnie w VI wieku za Grzegorza Wielkiego, wielkiego reformatora liturgii, o którym żeśmy troszkę już wspominali. Natomiast swymi korzeniami kanon sięga chrześcijańskiej starożytności. Po modlitwach wstępnych za Kościół, za papieża, biskupów, za lud obecny i za wszystkich bliskich tym obecnym w Kościele następuje bezpośrednia modlitwa. Nad darami kapłan wyciąga ręce, prosząc o uświęcenie ofiary. To jest też gest ważny, gest ze Starego Testamentu. Wiemy, że w Starym Przymierzu arcykapłan wyciągał ręce nad kozłem ofiarnym, przelewając na niego jakby grzechy całego Izraela i ten kozioł był wyganiany na pustynię, gdzie ginął wraz z grzechami narodu wybranego. Ten gest w tej chwili czyniony nad hostią, nad darami ofiarnymi symbolizuje to przelanie grzechów na Chrystusa. Chrystus bierze nasze grzechy na siebie. Dźwiga nasze słabości, niesie je na krzyż, umiera za nie, przyjmuje je na siebie. I potem, po tej modlitwie, zbliża się już najważniejszy moment. Kapłan wspomina, co stało się w wieczerniku. On to w czasie wieczerzy wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, podnosi wtedy oczy jak Chrystus, bo jest drugim Chrystusem, zastępuje jakby Chrystusa widzialnie dla nas tutaj przy ołtarzu. Kapłan kładzie, opiera ręce po łokcie na ołtarzu, bierze hostię do ręki i właśnie nabożnie i dokładnie, cedząc słowa, słowo po słowie, wypowiada słowa Chrystusa. Hoc est enim corpus meum. To jest bowiem ciało moje. Więc
i wtedy następuje cud przemiany chleba w ciało Chrystusa. Rozpoczyna się uobecnianie ofiary Chrystusa na krzyżu. Kapłan już nie trzyma w rękach kawałka chleba, ale ciało Chrystusa, dlatego natychmiast po tych słowach przyklęka, nie upuszczając hostii. Po czym wstaje, unosi ludowi, kładzie z powrotem na korporale i przyklęka raz jeszcze. Następnie bierze kielich i wypowiada tak samo słowa, dokładniej, w sposób sakramentalny, nie jako opowieść, tylko jako formułę sakramentu. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I tu jest drobna różnica. Właśnie to powiedziałem, bo jest w polskim tłumaczeniu to jest kielich krwi mojej, jakby odzew tego narracyjnego opowiadania, które jest obecne w formie zwyczajnej. Natomiast słowo hic, hic est enim corpus meum, mówi nam tu jest, albo ten jest, ten konkretny kielich krwi mojej, tu, albo ten jest kielich krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. W trakcie tych słów padają jeszcze w akcie konsekracji wina słowa tajemnica wiary, mysterium fidei, których nie ma już w formie zwyczajnej. Po konsekracji kapłan, nie upuszczając, nie stawiając kielicha, uklęka, przyklęka, następnie podnosi kielich, ukazując wiernym, i przyklęka po raz drugi, już po postawieniu kielicha. Przykrywa kielich palką i rozpoczyna modlitwę już ze złączonymi palcami. Ten gest, czy ta forma trzymania palców w ten sposób, aż do komunii świętej, aż do obmycia palców, ma chronić najmniejsze cząsteczki ciała pańskiego przed profanacją. To jest kolejny akt tej gorącej wiary Kościoła w obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Kończy się kanon tak zwanym małym podniesieniem. Kapłan bierze kielich do lewej ręki, następnie hostię umieszcza nad kielichem i wypowiada słowa przez niego, z nim i w nim, czyli przez Chrystusa. Czyniąc w tym momencie znaki krzyża hostią nad kielichem od brzegu do brzegu kielicha. Przez niego, z nim i w nim, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, dwa duże znaki krzyża w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała, na słowa wszelka cześć i chwała, kapłan podnosi nieco w górę kielich i stawia. I później kładzie hostię na korporale. W pobożności ludowej to podniesienie, tak zwane małe podniesienie, bywa często uznawane za symbol ustawienia krzyża Chrystusowego na Golgocie. Ta modlitwa winna zakończyć się, tak jak i w formie zwyczajnej, słowami przez wszystkie wieki wieków, przez Niego, z Nimi, w Nim, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Tego ostatniego, w tej ostatniej frazy kapłan już nie wypowiada. Wszystko, przypominam, dzieje się po cichu. Dopiero głośno intonuje przez wszystkie wieki wieków. Per omnia secula seculorum. I w tym momencie już przechodzimy do następnej części świętej liturgii, do komunii świętej. Ale o tym już w następnym odcinku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.